witam was serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa, Zbawca. Mam na imię Tero Kaczan-Szymwelski, jestem Brazylijczykiem i Polakiem. To ma znaczy Polak urodzony w Brazylii. Uczyłem się mówić po polsku jak papuga tu w Polsce. Z tego powodu jeszcze może nie wyrażę mój polski, ale to nie jest najważniejsze. Jesteśmy tutaj, aby wam zachęcać. To są różni ludzie z różnych kościołów, którzy kiedyś służyli diabłu w grzechu. Byli niewolnikami grzechu. Ale dzisiaj są sługami Jezusa Chrystusa, ponieważ pewnego dnia Duch Święty dotykał ich w naszym sercu i przekonał nas od grzechu, od sądu, od sprawiedliwości. Duch Święty pewnego dnia dotykał naszym sercu i przekonał o Pismo Święte, o Biblię, o Słowo Boże, że jest prawdą. Pewnego dnia Duch Święty dotykał naszym sercu, przekonał nas, jeśli nie przyjmujemy Jezusa Chrystusa do naszym sercu, jeśli nie pokutujemy z naszych grzechów, to niestety według Pisma Święte, według Pisma Świętego czeka na nas potępienia wieczne. A potępienia wieczne polega na tym, że kiedy człowiek umiera, umiera bez Chrystusa, będąc w grzechu, to trafi do piekła. Słowo mocne. Mocne słowo, piekło, potępienia wieczne. Wieczność dusza człowieka będzie spędzał w piekle razem z demonami i szatana. I z tego powodu to nie ma żart. Kochany, dziś jest dzień, aby zastanawiać się. Zastanawiać na życie. Kochany, dziś jest dzień, aby przyjmować Jezusa Chrystusa do serca. Dziś jest dzień, abyś powiedzieć: Panie Jezus, jestem grzesznikiem, przyznam się, jestem grzesznikiem i będąc grzesznikiem potrzebuję Zbawcę, a Zbawca tylko Jezus Chrystus. Dziś jest dzień, aby zastanawiać się, jeśli Bóg tak postanowi, że dziś umierasz, dokąd idzie twoja dusza, kochany? Jeśli dziś umierasz, dokąd idzie twoja dusza? Słuchajcie, według religii, która zabija, według religii, którą pomują ludzi, abyś czynił ludzi niewolnikami, jest nadzieja pod śmierć. Ale to jest kłamstwo, kochani. Nadzieja jest tylko w Jezusie Chrystusie. Dopóki żyjemy, mamy czas, aby pokutować naszych grzechów. Dopóki żyjemy, mamy okazję nie aż tylko pokutować, ale przyjmować Jezusa Chrystusa i stać się nowe stworzenie w Chrystusie. Panie Jezus, zgłoszą Ci Ewangelię na Ziemię. Zanim kiedy umarł na krzyżu za naszych grzechów, Panie Jezus powiedział o potrzeba, aby człowiek narodził się na nowo. Jest taka potrzeba, aby każdy z nas narodził się na nowo. Narodzenie na nowo znaczy, kiedy człowiek przyjmuje, że jest grzesznikiem i zrozumie przez Pismo Święte, że tylko zbawienie jest zawarte w Jezusie Chrystusie, na Jego ofiarę na krzyżu za nas. Kiedy człowiek przyznaje się, wyznaje grzech Bogu, przyjmuje Jezusa Chrystusa do serduszka, do serca, jako Pana i Zbawiciela, ten człowiek narodzi się na nowo, w duchu. I kiedy człowiek narodzi się na nowo, ma nowe życie, stare życie przeminie. Wszystko, co jest stare, przeminie i staje się nowe, nowe życie w Chrystusie. I o do tego wam właśnie zachęcamy. Do tego wam zachęcamy. Pokutujcie. Słuchajcie, wiele lat temu w Brazylii ludzie mi głosili to samo Ewangelia, a ja byłem opętanym człowiekiem, nieszczęśliwym, bezrozumnym, inaczej głupim człowiekiem, bo żyłem niewolnika diabła w grzechu. I ludzie przez Ducha Świętego głosili mi Ewangelię, mówili: pokutuj, 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 przyjmuj Jezusa jako Pana i Zbawca, a będzie zbawiony ty i twój dom. Słuchajcie, na chwałę Bożą, pewnego dnia pokutowałem, dotknięty poprzez Ducha Świętego, przyjmowałem Jezusa Chrystusa do serca, jako Pana, jako Zbawiciela. I do dzień dzisiejszy jestem na chwałę Bożą, jako chrześcijanin. Nie pseudo. Słuchajcie, pseudo chrześcijan nie idzie do nieba.
Ludzie religijni nie pójdą do nieba. Tylko tych, którzy są nowonarodzeni w Chrystusie. Tylko tych, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa, będą zbawieni. To zachęcamy was. Ja błogosławię twoje życie. Ja błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa, w tym, który umarł na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia. Ja błogosławię twoje życie, twoja rodzina, twoja praca. Ale przede wszystkim, jeśli będziesz pokutował, dopóki żyjesz, śmierć przechodzi, a przechodzi potępienia. Boże Słowo mówi, że tylko dopóki żyjemy, mamy możliwość pokutować. A przechodzi śmierć, przechodzi sąd. A sąd Boży polega na tym, że kiedy człowiek odrzuca sprawiedliwością Bożą, Jezus Chrystus, kiedy człowiek odrzuca Jezusa Chrystusa, jedynym, który może zbawić, Jezus. I kiedy człowiek opuści, rezygnuje, nie chce Jezusa, to niestety pozostaje potępiony. Z tego powodu zachęcamy was. Przychodźcie do Jezusa. Módlcie, czytajcie Pismo Święte. Ja myślę i wierzę, że każdym Polaka, każdym Polką, każdym rodzina ma Pismo Święte w domu. I oto sens. Czytajcie Pismo Święte. Czytajcie, czytajcie. Bo człowiek, który czyta Bożego Słowo, nie da się oszukać religia. Nie da się oszukać guru, różnych guru. Słuchajcie, czytajcie. Niech was Bóg błogosławi w imieniu Jezusa Chrystusa.